Siemanko, z tej strony Springman, forum gildia.org. Witam Was w mojej drugiej części naszego januszowego poradnika dla modułu F-16C w DCS World. W tej części nauczymy się uzbrajać maszynę, przygotowywać do kołowania, kołować na pas oraz startować, a następnie zrzucać ładunki GBU-12 na cele naziemne. Nie przedłużając, przejdźmy do przygotowania do taksi. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to uruchomimy sobie radio. Na tym panelu, obok przepustnicy i JFS Starta, prawym przyciskiem myszy dwukrotnie, tak żeby przełączyć je na boat. Kolejną rzeczą, radio COM1, COM2 na squelch i możemy sobie podgłośnić nasze radyjka, żeby słyszeć, co tam do nas szczekaczka gada. Będąc po tej stronie, może, no, jeżeli chcecie, taxi lighty lewym przyciskiem myszy możemy włączyć. Nie są w tej chwili jeszcze one funkcjonalne, ale dobre nawyki zostają. Kolejna rzecz, włączamy RWR-a za pomocą tutaj prawego dolnego przycisku. RWR, charakterystyczny dźwięk, uruchomił się i nasze czafy i flary prawym przyciskiem myszy. 5 przełączników, pierwszy power, następnie 4. Kolejny czaf i flar i pokręty tutaj na prawej stronie na dole dwukrotnie prawym przyciskiem myszy na manual, chyba że ktoś chce inny program. Ja zostawiam na manualu, mam ustawione po jednej flarze, po jednym czafie. To mi wystarczy. Jeżeli ktoś chce, cele można sobie zrobić na priority. W tej chwili będzie nam wyświetlać na RWR-ze tylko cele, które są dla nas największym zagrożeniem w danej chwili. Przygotowując się do taksi, kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to przełączyć przełącznik alienacji na navigation. I teraz mały trik, mały myk. Żeby przezbroić samolot, musimy otworzyć kanopi. Zrobimy więc to, odbezpieczamy pajączkiem z lewej strony, lewy Ctrl C, otwieramy. Nie musimy się całkowicie otwierać, wystarczy taka szparka. Forward slashem wywołujemy menu radia, F8 ground crew, F1 rearm i przezbrojamy maszynę. 4 GBU 12, 2 razy aim 120C i raz aim 9X sidewinder. Flary sobie ustawiam na 90, paliwo na 100%. Robimy symetrycznie uzbrojenie i z drugiej strony to samo. I na prawym hardpoincie TGP klikamy OK. Czekamy na potwierdzenie. Mamy oba potwierdzenia. Ściszę sobie główne radio. Troszeczkę jest irytujące. Możemy zamknąć w tej chwili kanopi, lewy Ctrl C, przytrzymując. Zabezpieczyć pajączkiem i włączyć na panelu sensor power prąd do prawego hardpointu, żeby nam TGP działało. W tej chwili jesteśmy już prawie gotowi do taksi. Czekamy na przezbrojenie. W międzyczasie możemy sobie uruchomić nasze przednie kółko, nose wheel steering i czekamy na potwierdzenie uzbrojenia nas zabawki. Rearming complete. Ustawmy sobie częstotliwości radia. COM2 dla Senaki, Kolki. Możemy sobie sprawdzić częstotliwość. Prawy shift K, wywołując nipada i nawiasami kwadratowymi szukamy Senaki, Kolki. 132 MHz, shift K prawy, zamykamy, 132.00 ustawiamy, COM1, jakoś to gildiański serwer, 25500, enter, jesteśmy gotowi do kołowania. Zgłosimy teraz do wieży nasze intencje do kołowania do pasa 09, Senaki, Kolki, Springman, Taxing Runway z U9. Takeoff. I delikatnym ruchem przepustnicy zaczynamy toczyć się naszą maszyną.
Pilnujcie, żeby nie rozpędzać jej za bardzo, nie robić zbyt ostrych skrętów na zakrętach tutaj, szczególnie tych 90-stopniowych, ponieważ bardzo łatwo przechylić maszynę na skrzydło i można ją w ten sposób uszkodzić przed każdym skrętem, więc sobie zwolnimy. Na zakrętach lekko można dodać przepustnicę, bo wytracimy naszą prędkość tutaj kołowania. I kołując do pasa, powiem wam krótko, jak wystartować tą maszyną. Są do tego odpowiednie czarty dostępne w internecie, jeżeli kogoś to interesuje bardzo i chciałby z tego korzystać, można sobie ściągnąć, wrzucić do kneeboarda, żeby wiedzieć, przy jakim obciążeniu naszej maszyny, przy jakim uzbrojeniu założonym na skrzydła, jaką prędkość V1, czyli tą prędkość do podnoszenia maszyny z pasa mamy utrzymać, do jakiej rozpędzić. Jednak główna i najlepsza januszowa zasada, czyli im prościej, tym lepiej. Ja robię to w ten sposób, że jeżeli lecę misję air-to-air, nie mam jakiegoś ciężkiego uzbrojenia pod skrzydłami, 140 węzłów w zupełności wystarcza, jest idealną prędkością do startu. W przypadku uzbrojenia AG, cięższych rzeczy, jakichś dodatkowych zbiorników, 150 węzłów, też podrywamy maszynkę bez problemu, bez żadnego jakiegoś telepania się na pasie przy rozpędzaniu. Nie ma z tym najmniejszego problemu i tą zasadę ja stosuję. Dobra, jesteśmy przed pasem 09, zgłosimy wjazd na pas. Springman, znaki kolki, taking runway 09 for takeoff. Wjeżdżamy sobie na pas, wizualnie jeszcze potwierdzamy, że nic tu nam nie ląduje na pasie. Pamiętamy o nieskręceniu samolotem zbyt gwałtownie, bo łatwo go przewrócić, szczególnie przy większym obciążeniu. Ustawiamy się w osi pasa. Hamujemy. Trzymamy hamulec. I teraz przy rozkręcaniu RPM-ów do 85 trzymacie cały czas hamulec. Jak przekroczycie 85 RPM-ów na silniku, możecie spokojnie hamulec puścić, dorzucić do pałkę. Przednie kółko wyłączamy w momencie, gdy na hadzie w tym miejscu pojawi nam się odczyt, to jest 60 węzłów. Wtedy już możemy samym raderem utrzymywać samolot w osi pasa, czy tam w linii, której startujemy. Co też teraz dokonamy? Hamulec jest wciśnięty, 85 RPM-ów rozkręcam, puszczam do pałka. Czekam na pojawienie się wskazania na hadzie, wyłączam przednie koło, utrzymuję już tylko teraz raderem osiowość mojego startu. 150 węzłów przekroczyliśmy, podrywamy gear up i o niczym więcej w tej chwili nie musimy pamiętać. Możemy sobie na dopałce zrobić nawet 30 stopni wznoszenia. F-16 bardzo wdzięczna maszyna pod tym względem. Bardzo łatwo i bardzo szybko się wznosi na tą chwilę. Pewnie to się zmieni razem z patrzami kolejnymi. Dojdzie już tutaj efekt dragu na dane uzbrojenie. Będzie większy opór powietrza stawiał samolot. Na tą chwilę można spokojnie sobie prawie pionowe starty zrobić przy dopałce i przejść przez te 10 tysięcy stóp magiczne do rzadszych warstw powietrza. My się wzbijemy do 20 tysięcy. Będziemy lecieć w stronę Kutaisi, gdzie jest nasz gildiański poligon Air to Ground w tej chwili umiejscowiony. Zbliżamy się do 20 tysięcy, zaczynam wyrównywać. Zwolnię trochę i będziemy się przygotowywać do zrzutu GB12. Dobra. Przed nami po lewej stronie nosa jest poligon Air to Ground. My w międzyczasie oddalimy się na około 8-10 mil od tego poligonu. Ja wam powiem, co musicie zrobić, żeby skutecznie zrzucić GBU-12 i używając tutaj właśnie targeting poda trafiać w cele. Włączam sobie w tej chwili autopilota na altitude. Staram się utrzymać te 350 węzłów.
i przechodzimy do tego, co musicie zrobić. Pierwsza rzecz, master arm prawym przyciskiem myszy na on, laser arm na on i lewym przyciskiem myszy tryb AG. Jesteśmy w trybie AG. W tej chwili prawy MFD nam pokazuje uzbrojenie 4x GBU-12. Będziemy zrzucać pojedyncze sztuki bez jakiejś tam powtarzalności, tylko po jednej sztuce. Żeby zrzucać za pomocą TGP, przechodzimy w tryb CCRP. W tej chwili na lewym MFD możemy sobie odpalić TGP. TGP odpalone. Od razu przechodzimy za pomocą DMS Down. Lewy MFDK na SOI, biała ramka się nam pokazuje wokół MFDK, wtedy wiemy, że MFDK jest aktywny. TMS Down, tutaj nasz marker i TGP na wprost nam kieruje. W międzyczasie oddalając się od poligonu na zadaną odległość, jaką tam chcecie, utrzymywałbym co najmniej te 8 mil, żebyście mieli czas na przygotowanie się do zrzutu. Wbijemy sobie kod lasera, panel ICP. List, lewym przyciskiem myszy, następnie 0, 5, wchodzimy w panel wpisywania kodu lasera do TGP i lasera. Teraz pokażę Wam, jak na gildiańskim serwerze ustalić, jaki mamy kod dla bomby. Wejdziemy sobie tutaj w Select Role. Ja zająłem ten slot F16. I teraz tak, jak zauważycie, przy każdym ze slotów F16 macie wpisane kody lasera w przedziale czterech oddalonych od siebie jakby tutaj kodów. W moim przypadku to jest 1551 do 1554. Teraz jak wykminić, który kod jest dla nas? Jeżeli zajmujecie pierwszy slot, to waszym kodem będzie 1551. Jeżeli zajmujecie drugi slot, tak jak ja, waszym kodem będzie 1552, trzeci slot 1553, czwarty slot 1554 i odtoć cała filozofia. Mamy drugi slot, więc 1552 wpisujemy tutaj na laserze, 1552, enter na TGP, zjeżdżamy rockerem w dół, 1552, kod dla lasera i możemy returnem wyjść z tego panelu. W tej chwili TGP i laser są przygotowane do zrzutu. My również, więc możemy zawracać w stronę poligonu. Sorry za moje skrzycące krzesło, wiem, że wkurzające, ale nie stać mi na nowe. Może kiedyś kupię sobie albo to nasmaruję jakimś WD-40. Nie będzie tak wkurzać. Zawrócimy teraz na poligon i wytłumaczę Wam, jak znaleźć sobie cel na TGP, jak go zalokować i jak zrzucić ładunki. Ważną rzeczą przy zrzucaniu bomb w większości, z tego co pamiętam, samolotów, to utrzymywać prędkość w okolicach 320 węzłów. To jest taka najbardziej optymalna do zrzutu prędkość, żeby bomby miały czas, że tak powiem, się ustawić na ten cel, żeby nie spadały za daleko, czy tam też za blisko. Ustawiamy się w tam generalnym kierunku naszego poligonu. Teraz tutaj za pomocą sensora zjeżdżamy kwadracikiem w rejon lotniska. Na TGP, na podglądzie już widzimy lotnisko. Możemy sobie przybliżyć widok za pomocą tego przycisku na narrow. Znajdziemy sobie jakiś cel tutaj statyczny na lotnisku. Jesteśmy w widoku telewizyjnym. Przełączmy się na FLIR-a White Hot. Możemy jeszcze przybliżyć widok i TMS Up, tutaj radar. W point trackera bierzemy. W tym momencie wyrównujemy się na linię zrzutu. Zwalniamy do tych 320 węzłów i oczekujemy, aż podlecimy bliżej celu. Mamy 9,5 mili do celu w tej chwili. Krótko o tym, jak zrzucić bombę. Oczywiście musicie się trzymać
na tej pionowej linii zrzutu markerem, czyli tym śmiesznym małym skrzydlatym przyjacielem. Na 10 sekund przed zrzutem tutaj belka zacznie Wam schodzić, wtedy już musicie trzymać weapon release. Dostarcza to informacji do bomby, jakbyście zrzucali na przykład na koordynaty GPS i inne tego typu rzeczy. W momencie, gdy belka zejdzie do wysokości markera, marker zacznie migać. Jak widzicie, belka schodzi, trzymam weapon release. Marker miga, czyli bomba zeszła. Wciskamy first trigger detent, żeby podświecić laserem. Z lewej strony HUDa widzicie, laser miga, mała L-ka. Na TGP również migająca L-ka, co oznacza, że laser świeci. Trzymamy go do momentu impaktu. Nie ma tutaj niestety odwzorowania, tak jak Falcon BMS, mniej więcej czasu do uderzenia bomby w cel. Jednak po prostu tutaj na TGP musicie sobie podglądać. Mam nadzieję, że w przyszłości to dodadzą. I bomba weszła centralnie w cel. Jak widzicie, puszczam first trigger detent, laser wyłączony, cel zniszczony. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zrzucanie bomb za pomocą TGP i lasera. Mówił do Was Springman z tej strony, forumgildia.org. Jeżeli macie jakieś sugestie, zostawcie je w komentarzu. Jeżeli filmik Wam się podobał, łapka w górę, bardzo przydatna. A jeżeli nie podobał się, również możecie dać łapkę w dół. Da mi to jakiś pogląd na sytuację. I zapraszam Was do następnego poradnika. Cześć.